Ministerstwo Zdrowia codziennie publikuje dwa raporty dotyczące nowych przypadków zachorowań oraz zgonów, które są skutkiem koronawirusa. Niestety, to właśnie dziś pękła porażająca bariera, wszyscy mieli nadzieję, że nigdy nie nadejdzie. Statystyki mówią same za siebie. Ministerstwo Zdrowia upubliczniło drugi już w tym dniu raport odnośnie chorych na COVID-19. Ponownie widać ogromny przyrost w jednym z województw. Pękła również bariera kilkudziesięciu tysięcy zakażonych. Ministerstwo Zdrowia przekazało przykre wiadomości, liczba zachorowań z dnia na dzień nieubłaganie wzrasta. Wczoraj, 20 maja, było to aż 471 potwierdzonych przypadków. Jeszcze nie tak dawno informowaliśmy o sumie 10 tysięcy. Zakażonych. Nie potrzeba było wiele czasu, aby w Polsce pękła bariera 20 tysięcy potwierdzonych przypadków. Niepokojące jest również to, że za kilka dni łączna suma zgonów przekroczy 1000. Mamy 160 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus z województw: śląskiego – 62, mazowieckiego – 46, dolnośląskiego – 16, wielkopolskiego – 10, opolskiego – 8, łódzkiego – 6, małopolskiego – 5, kujawsko-pomorskiego – 2, lubelskiego – 2, pomorskiego – 2, podkarpackiego – 1. Z przykrością informujemy o śmierci 7 osób zakażonych koronawirusem, wiek, płeć, miejsce zgonu: 71K Warszawa, 76M, 70M Radom, 51K Wrocław, mieszkanka Woli. Wielkopolskiego, 59M Ostrów Wielkopolski, 85K Tychy, 63M Cieszyn. Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem 2014/972. Wszystkie pozytywne przypadki / w tym osoby zmarły. Czytamy na Twitterze Ministerstwa Zdrowia. Sytuacja nadal pogarsza się w jednym województwie. Śląsk nadal boryka się z ogromnymi przyrostami zakażonych. Statystyki w tym regionie wzrosły po wprowadzeniu masowych testów wśród górników. Kropka. W codziennych raportach najwięcej zachorowań pochodzi właśnie ze Śląska. Na tę chwilę, 21. W województwie śląskim jest 6333 zakażonych osób, 186 zmarło, a 1234 osoby uznaje się za wyzdrowiałe. Najlepiej sytuacja klaruje się w kilku innych województwach, między innymi w mazowieckim. Bardzo niskim przyrostem zakażonych mogą poszczycić się między innymi województwa lubuskie – 95 chorych, warmińsko-mazurskie – 174, podkarpackie – 375 i świętokrzyskie – 361. Źródło: Twitter.